Witam w kolejnym odcinku Teraz Historia. W tym odcinku zabieram Was do małej wioski na kolejną niepowtarzalną historię związaną z drewnianym kościołem. Ale najciekawsze jest to, że kościół ten rozbudował i wykończył własnoręcznie proboszcz, który nie miał wcześniejszego doświadczenia budowlanego, ani też nigdy nie był artystą. O tym niezwykłym wyczynie opowiem Wam teraz. Na moim kanale co tydzień pokazuję Wam moje wycieczki i podróże do ciekawych miejsc, z którymi związane są jakieś ciekawostki historyczne. Więc jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to koniecznie zasubskrybuj kanał i przyciśnij dzwonek, aby otrzymać powiadomienia o nowych odcinkach. Momoty Górne to mała wioska znajdująca się w Lasach Janowskich na pograniczu województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wieś założona została w XVIII wieku na terenach ordynacji rodziny Zamoyskich. W połowie XIX wieku we wiosce znajdował się posterunek Straży Granicznej, gdyż w tamtym czasie wioska znajdowała się na granicy zaboru austriackiego i terenów znajdujących się pod zaborem Imperium Rosyjskiego. Końcem lat 30. zeszłego wieku ówczesny zarządca Momot Górnych Mieczysław Mizerski zwrócił się do hrabiego Zamojskiego o pozwolenie na wybudowanie we wsi kaplicy, gdyż do najbliższego kościoła mieszkańcy Momot musieli pokonywać 12-kilometrowy odcinek po nieutwardzonej drodze, co podczas opadów i ostrej zimy stanowiło nie lada wyczyn. Na prośbę Mizerskiego przystał hrabia Zamojski i podarował mieszkańcom plac. I choć wieś była biedna, to w 1938 roku za pozwoleniem biskupa mieszkańcy wybudowali skromną drewnianą kapliczkę, nad którą rektorat objęli księża z parafii w Janowie Lubelskim. Tutaj na placu obok Momockiej Kaplicy w październiku 1939 roku znalazła się 33. Dywizja Rezerwowa Piechoty Wojska Polskiego, dowodzona przez pułkownika Tadeusza Zieleniewskiego, pseudonim Kalina. To oni tutaj w okolicach stoczyli walki z Armią Czerwoną, a także z Niemcami. No i tutaj na tym placu obok kaplicy znaleźli się 2 października i tutaj zostali rozbrojeni przez Armię Czerwoną. Momoty Górne to dziś mała, spokojna wioska. Jednak jej historia nie była wcale taka spokojna. Po niemieckiej agresji na Polskę w 1939 roku Momoty Górne, jak i sąsiednie wioski, stały się siedliskiem antyniemieckiej partyzantki, co w efekcie z czasem sprowadziło niemieckie represje na ludność wioski. Największym oddziałem, jaki przebywał tutaj na tych terenach, był oddział NOWAK ojca Jana Franciszka Przysiężniaka. W najliczniejszym jego momencie oddział liczył około 350 żołnierzy. Oni tutaj często przebywali, tutaj znajdywali schronienie i pomoc od mieszkańców Momot. W czasie wojny Momoty Górne były kilkakrotnie pacyfikowane przez niemieckie wojska za udzielanie pomocy partyzantom. W tych pacyfikacjach zginęło kilkadziesiąt mieszkańców, spalono większość zabudowań wsi, a także wywieziono kilkadziesiąt osób do obozów i robót w III Rzeszy. W maju 1944 roku, po tym jak we wsi partyzanci przyjęli samolot zrzutowy z towarem dla nich, Niemcy za karę zbombardowali całą wioskę, niszcząc kolejne 29 zabudowań z i tak już zniszczonej wioski. Po bombardowaniu Niemcy przeczesali wioskę i pobliskie lasy, wyłapując chowających się tam mieszkańców. W tej łapance został schwytany kapelan partyzantów i rektor kaplicy w Momotach Górnych ksiądz Jan Klukaczyński, którego Niemcy wywieźli w okolice Biłgoraja i tam wkrótce zabili. Po wojnie Momoty Górne pozostały w kompletnej ruinie. Ocaleli mieszkańcy walczyli o przetrwanie po potężnym zniszczeniu i mordach, jakich dokonali Niemcy. Nie było rodziny, której nie dotknęła tragedia. Ale mimo tych strasznych krzywd wyrządzonych mieszkańcom Momot Górnych przez niemieckiego okupanta, życie z roku na rok powoli do Momot powracało. I choć była bieda i pojawił się nowy sowiecki okupant terenów polskich, to życie stopniowo na nowo rozkwitało. Końcem lat 60., gdy zaczęły pojawiać się w regionie utwardzone drogi, życie w Momotach i okolicznych wsiach zaczęło znów rozkwitać.
Tym samym mała drewniana kapliczka ocalała po zniszczeniach wojennych, powoli stawała się za ciasna, by pomieścić mieszkańców. I mimo czterech pacyfikacji i licznych najazdów na Momoty Górne, mała drewniana kapliczka zbudowana w 1938 roku przetrwała zawirowania wojenne. W latach powojennych w momockiej kaplicy posługiwali różni księża. Niestety ze względu na biedę, nie widząc wyjścia z trudnej sytuacji, księża ci odwoływali się z pracy w Momotach, a kolejni mianowani odmawiali przyjęcia prowadzenia w tak trudnych warunkach rodzącej się parafii. Dopiero w 1970 roku do Momot skierowany został nowy duszpasterz ksiądz Kazimierz Pinciurek, który jako jedyny ochoczo przyjął od biskupa pracę w Momotach. Ksiądz Kazimierz Pinciurek, sam mocno doświadczony w czasie wojny przez niemieckiego okupanta, czuł się szczególnie zobowiązany wobec mieszkańców Momot, którzy jak on doświadczyli niemieckiego piekła. W pamiątkowej księdze parafialnej ksiądz Pinciurek kiedyś zapisał takie słowa: "Czułem jakiś głos, miałem jakieś przeczucie, że wbrew nędzy i opłakanym warunkom, miejsce moje jest w Momotach". Już w pierwszych dniach posługiwania w Momotach ksiądz Pinciurek doświadczył biedy mieszkańców i bardzo chciał im pomóc. Wtedy uznał, że najlepszą pomocą będzie utworzenie ogrodów warzywnych i sadów na terenach wokół kaplicy. Mimo braku doświadczenia w ogrodnictwie, to i tak nieźle sobie z tym radził, pomagając mieszkańcom. Dodatkowo też, aby odciążyć biednych, podczas pierwszej kolędy ogłosił, że nie będzie przyjmował datków i wszystkie śluby, chrzty czy pogrzeby będą również bez opłat. Początkowo mieszkańcy, jak i zwierzchnicy księdza, byli zakłopotani tą decyzją, martwiąc się o przetrwanie kaplicy. Jednak zmartwienia te powoli znikały. Dwa lata po przybyciu do Momot ksiądz Pinciurek dostrzegał, że skromna kaplica nie mieści już wiernych, więc postanowił zwrócić się do biskupa z prośbą utworzenia parafii. Ksiądz biskup szybko przystał na tą prośbę i tak 9 września 1972 roku dokonano erekcji parafii, która objęła Momoty Górne, Dolne oraz sąsiednie wioski. Ksiądz Kazimierz Pinciurek zdawał sobie też sprawę, że rozbudowanie kaplicy ze względu na biedę mieszkańców będzie bardzo trudne. Jednak w przeciwieństwie do jego poprzedników był zdeterminowany. Ksiądz Pinciurek często powtarzał, że trudności są po to, aby je pokonywać. I tak bez środków finansowych, bez planów, bez pozwoleń budowlanych i bez fachowców do pomocy, ksiądz Pinciurek rozpoczął największe dzieło swojego życia. Rozbudowana kaplica, którą możemy dziś podziwiać, zajęła księdzu Pinciurkowi kilka dekad i jest dziś kościołem pod wezwaniem świętego Wojciecha. W czasie jej rozbudowy ksiądz Pinciurek doświadczył wiele problemów, o których możemy przeczytać szczegółowo w książce Dzieło serca i rąk autorstwa Ewy Bajek. Jednak najważniejszym elementem, który chciałem podkreślić i Wam pokazać, to to, że ksiądz Kazimierz Pinciurek nigdy nie był artystą, nigdy nie rzeźbił ani nie malował. Tymczasem bieda, w jakiej musiał pracować, spowodowała, że ksiądz, nie mając środków i żadnego doświadczenia, musiał sam podjąć próbę wykończenia wnętrza swojej nowej parafii. Bez jakiegokolwiek doświadczenia artystycznego był to odważny i niesłychany wyczyn, jednak pokazujący, że jak zaufamy opatrzności, to wszystko jest możliwe. Jeśli zatem będziecie w swoich podróżach w tej okolicy, to definitywnie musicie zobaczyć ten kościółek i te niesamowite dzieła sztuki stworzone przez księdza samouka, nie tylko wewnątrz kościoła, ale i w uroczych kapliczkach wokół. Jeśli podoba Ci się ten film, to daj łapkę w górę i napisz w komentarzach, co podoba Ci się w tym kościele najbardziej. A jeśli nie zostałeś jeszcze subskrybentem mojego kanału, to zachęcam do subskrybowania i przyciśnięcia dzwonka, aby otrzymać powiadomienia o nowych filmach. Możesz mnie także śledzić w mediach społecznościowych, do których linki pozostawiam w opisie pod filmem. Do zobaczenia w następnym odcinku.